Podczas tegorocznych Dni Sieradza czeka nas dużo atrakcji kulturalnych i sportowych. Pierwsze dwa tygodnie czerwca to cały cykl imprez. Zapraszamy na koncerty, a gwiazdami w tym roku będzie Natalia Schroeder. Wszędzie wiszą lustra dookoła nas. Może nadal myślisz, jestem taki sam. Wszędzie wiszą lustra wokół twoich słów. Kiedy się usłyszysz, może z obcych ust. Dla młodego pokolenia nie potrzeba rekomendować tych artystów. Czekam piwnicami wrażeń. Słyszałam, tak jest trochę łatwiej. Nie strasz mnie tu piekłem, bo dobrze je znam. Taka chodzę niewyspana przez całą noc aż do rana. Swojego zdania bronię jak na łańcuchu pies. Weź się przyznaj, co mi robisz. Ciągnie mnie do ciebie. Hej, nie bój się, jeśli chodzi o pomocną dłoń. Nie bój się, jeśli chodzi o głęboką toń. Każdy z nas płynie przez życie inaczej. Głębokie fale, sztormy, porty sam zobaczysz. W tym wszystkim najważniejsi są ci bliscy. Przyjaciele i rodzina, dla nich zawsze będziesz mistrzem. Lepsze jutro było wczoraj, liczy się tylko dziś. Weź marzenia i energię, po prostu... W tym roku 11. Jarmark Urszulański. Podczas tej imprezy będzie można także zwiedzić nasz klasztor z przewodnikiem, bo nasi mieszkańcy nie zawsze znają skarby tego pięknego zabytku. A wszystkim zwiedzającym klasztor będzie towarzyszył kwartet smyczkowy, który w krużgankach sieradzkiego klasztoru będzie przygrywał piękne melodie. Podczas Dni Sieradza tutaj na płycie rynku będą odbywać się różne atrakcje. Między innymi będziemy mogli posłuchać Miejskiej Orkiestry Dętej, która wykona popularne utwory, szlagiery. Będziemy mogli się także pobawić tańcząc. W tym roku razem z Marcinem Hakielem będziemy tańczyć, a właściwie może próbować tańczyć salsę. Taki nowy cykl uruchamiamy podczas Dni Sieradza, Sieradz tańczy. I w tym roku Sieradz tańczy salsę. Także na płycie rynku będzie przygotowane miasteczko dla dzieci, miasteczko zabaw. Tutaj podczas Jarmarku Urszulańskiego cały rynek będzie wypełniony atrakcjami dla dzieci. Dzieci będą mogły się bawić, uczyć, szaleć, tańczyć, śpiewać. To wszystko przygotowaliśmy dla nich właśnie podczas 11. Jarmarku Urszulańskiego. Z 2 czerwca o godzinie 18 w Amfiteatrze Miejskim odbędzie się koncert muzyki filmowej. Koncert ten organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną w Sieradzu. Natomiast 4 czerwca o godzinie 20 po raz pierwszy na scenie Amfiteatru Miejskiego będziemy mieli okazję obejrzeć operę, można powiedzieć operę narodową. Wręcz będzie to Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. W ten sposób też akcentujemy rok moniuszkowski, który mamy właśnie w 2017 roku. Podczas tegorocznych Dni Sieradza tutaj, na placu przed teatrem, odbędzie się 11. Jarmark Urszulański. To impreza, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Trwa wiele godzin, więc można przyjść na krócej, na dłużej. Można dokonać zakupów, można się pobawić, posłuchać koncertów. Podczas właśnie tego Jarmarku Urszulańskiego będą występy. Okrasi cały ten Jarmark Urszulański występ zespołu Vox, ale także i młodzi nasi artyści będą występować i to będzie bez wątpienia taki bardzo dobry czas do fajnego spędzenia sobotniego popołudnia. Wystawcy, sprzedawcy będą na ulicy Dominikańskiej. Tutaj tradycyjnie już wystawiają się wszyscy, którzy mają coś ciekawego do zaoferowania naszym mieszkańcom, a przedłużeniem ulicy Dominikańskiej na rynku będzie impreza dla dzieci. Tegoroczne Dni Sieradza kończymy sieradzkim wieczorem kabaretowym.
będziemy mogli pobawić się z Cezarym Pazurą i z kabaretem Czesław. 29 maja to początek uroczystego świętowania Dni Sieradza. 2 tygodnie zabawy. Zabawy kulturalnej, zabawy sportowej. To wydarzenia jak co roku Jarmark Urszulański, to koncerty, to przedszkolacy, którzy będą walczyli na olimpiadzie, to również i operetka, i kabarety. Zapraszam wszystkich mieszkańców Sieradza, ale również zwracam się do mieszkańców regionu. Sieradz gościnny dla rozwoju, ale również otwarty dla mieszkańców regionu, serdecznie zapraszam.